No i teraz tak, mamy tyle jabłuszek, co zrobić, żeby to ładnie wyrosło? W przypadku gali temat jest prosty. Azot, potas, azot, potas, dużo azotu, dużo potasu przede wszystkim. Nie martwimy się o gorzką plamistość podskórną, bo gala pod tym względem jest jakaś uprzywilejowana, ona się tego nie boi. Jeśli będzie dobrze owocowała, nie martwmy się też o to, że duża ilość azotu wydłuży nam okres wegetacji i ona nie zdrewnieje do zimy. Zdrewnieje. Jeśli tylko będzie dobrze owocowała, wszystko to, co posypiemy, podamy jakiekolwiek nawozy, będzie wykorzystane do budowy masy owoców. W przypadku gali 200 kg na hektar czystego potasu, liczonego jako K2O, to jest trochę po prostu mało. W przypadku innych odmian to będzie za dużo. Dla gali 200 kg czystego potasu to jest skromnie. Jeśli chodzi o azot, w przypadku Junagoldów być może 60, 80 czy nawet 100 kg to jest to, co są w stanie wykorzystać bez szkody dla jakości owoców. W przypadku gali myślę, że czystego azotu możemy podać nawet 180 czy nawet 200 kg. Co jest bardzo ważne, to musi być równomiernie podane i jeszcze jeden element. Jednocześnie musi być cały czas, w przypadku gali, cały czas równomierne zaopatrzenie w wodę. Zwłaszcza później, w okresie przedzbiorczym. Profesor Lipecki, świętej pamięci, kiedyś nas uczył, że słuchajcie, z galą jest ten problem, że w niektórych latach tuż przed zbiorami są takie mikropęknięcia owoców w zagłębieniu szypułkowym. Dlaczego? Ponieważ jest nierównomierne zaopatrzenie w wodę. Jeśli jest okresowy niedobór wody, a później wody przybędzie, to jabłko nagle zaczyna rosnąć. Skórka nie nadąży. I wtedy w tym zagłębieniu przyszypułkowym będzie takie malutkie mikropęknięcie. My go czasem nawet w czasie zbiorów nie zauważamy, ale w chłodni wychodzą szkody. Więc żeby była jakość, wielkość owoców, w przypadku gali to jest równomierne zaopatrzenie w wodę, dużo potasu, dużo azotu, wapń, owszem, ale przede wszystkim po to, żeby wydłużyć trwałość pozbiorczą.